Pokój dobry, tu Hotel Foxtrot, Tango Echo. Dzisiaj podejmę temat żywotności gniazd w naszych radiach i pokażę mały lifehack z miasta Bolesławiec. Będzie krótko i zwięźle, czyli jak zawsze. Zapraszam do odcinka. Chciałbym zaznaczyć, że program profilaktyki ręczniaków nie jest finansowany z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeśli chodzi o ręczniaki, ciągle trwa dyskusja wśród producentów naszych sprzętów, jakie gniazdo jest najlepsze. Jedni mówią, że żeńskie złącze jest kiepskie, bo zdarza się, że końcówka z anteny łamie się i je zapcha, więc proponują męskie złącze. Ale tutaj z kolei tamci mówią, że można łatwo łamać ten wystający bolec. A na dodatek wtrącają się trzeci, mówiąc, że częste zmienianie anten po prostu niszczy gwint. Spytacie mnie, a co ja na to powiem? I odpowiem wprost, warto rozmawiać z innymi. Tutaj na białym koniu wjeżdża ekipa z Bolesławca, która pokazała mi ciekawy patent. Mają rozwiązanie dla jednych, drugich i trzecich, a jeszcze dorzucają kolejny temat, mianowicie wymiana anten w złączach na gwint trwa długo. Wkręcamy, wykręcamy. Więc co proponują? Przejściówka SMA BMC. Założenie jest takie. Cokolwiek się stanie, niszczymy przejściówkę, nie nasze oryginalne gniazdo w radiu. Przejściówka kosztuje 2-3 zł w Chinach, 12 w Polsce, od ręki jak się wam śpieszy. Więc jak zniszczymy, kupujemy kolejną, a nasze radio pozostaje bez uszczepku. Dobry pomysł na droższe modele. A dlaczego na BMC? Bo jest najprościej. Patrzcie. Cyk. Jedna antena. Odpinamy, cyk, druga antena. Szybciej się nie da. Jakie są wady? Na UKF gniazdo BMC wytrzyma maksymalnie 50 W, więc jeśli chcesz ten trik zastosować do swojej stacji bazowej, która ma moc 100 W, poszukaj innego złącza lub nadawaj z mniejszą mocą. W ręczniakach nie ma takiego problemu. 5-8 W to maks ile z tego wyciśniemy. No i warto wiedzieć, iż przejściówka generuje straty. Pytanie, jak duże są to wartości i czy jesteś w stanie je zaakceptować? Jeśli nie, układ radio, bezpośrednie wpięcie anteny będzie dla Ciebie lepsze. Jakie są zalety? 1. Szybkie przyłączanie anten. 2. Ochrona oryginalnego gniazda antenowego. 3. Wymienność. Zepsuło się, wkręć nową. Taniość przejściówki 2-3 zł w detalu za sztukę, jeśli nie straszy Ciebie 14-dniowa dostawa za granicę. Robiąc research do filmu, znalazłem też informację, że gniazdo BMC wytrzyma aż 150 W, tylko na KF-ie. Ale że nie mam jeszcze radia na KF, proszę Was o informację pod filmem, czy to prawda. To znaczy Wasze doświadczenie życiowe, czy nadając ze swojej stacji bazowej z mocą 100 W nie opaliło Wam się gniazdo BMC. Warto podzielić się swoją wiedzą z innymi. Dziękuję za każdy komentarz. No i malutki bonusik do filmu. Jakie gniazdo mam w swoim radiu? Baofeng. Tutaj mamy SMA męskie, czyli z angielskiego oznaczone na końcu literką M. Możemy go rozpoznać, że gwint jest tutaj wewnętrzny. Retevis. Tu z kolei mamy SMA żeńskie, czyli z angielskiego na końcu będzie literka F i rozróżnimy je po tym, że gwint tutaj jest na zewnątrz. Czyli do Baofenga kupujemy przejściówkę SMA-F na BMC. Skoro Baofeng ma złącze męskie, więc przejściówka musi mieć złącze żeńskie. A do Retevisa SMA-M na BMC. No bo tam było żeńskie, więc przejściówka z SMA męskim by pasowało. No, w tym tygodniu udało się złożyć odcinek. Bardzo dziękuję za subskrypcję, komentarze, przesyłanie filmu dalej. To wspiera kanał i nasze hobby. Radiowe 73.